Łódź kreuje, a także sponsoruje ten program. Z podobnego, trendu projektowania, troszeczkę z takiej właśnie ascezy pewnej powściągliwości w formie, w kolorze. Tak, myślę, że tu jest, są pewne porównania. To wynika troszeczkę z pewnego takiego szacunku dla nie przekombinowywania w modzie. Joanna robi rzeczy bardzo czyste w formie, Łukasz robi świetne rzeczy w formie, po prostu bardzo umiejętnie dobiera kolory, to samo tam można powiedzieć. Myślę, że jest to pewne podobieństwo. W pewnym momencie człowiek się orientuje, że go to pociąga, interesuje, tak? Że zaczyna mu to jakoś fajnie wychodzić. No i taka stąd decyzja o takim zawodzie. Pierwszy projekt to było co? Koszula nocna w wieku 7 lat, bez względu na to, jak to abstrakcyjnie brzmi. Nawet ją uszyłam i to była flanela w gruszki i jabłuszka. Gruszki były fioletowe, jabłuszka zielone. Ja pochodzę z dosyć tradycyjnej rodzinnej, babcia Hela. Nauczyła mnie robić na drutach, szydełkować i haftować i umiem robić do dzisiaj. I jak się okazało, że ja bardzo lubię te zajęcia i te rzeczy, które wytwarzałam dzięki lekcjom babci Heli, się podobają mniej ludziom i ludzie ich używają, ja ich używam, to już właściwie była prosta droga, tak, do wyboru zawodu. Projektantem zostałem, bo zawsze chciałem nim zostać i to była chyba naturalna droga. Najpierw miałem taką pasję malarską, potem studiowałem na ASP w Łodzi, no i równolegle zacząłem być po prostu profesjonalnym projektantem. Łódź ma takie środowisko artystyczne, które jest specyficzne. W opozycji uczy się do tego, co się dzieje czasami w innej części Łodzi. Łódź ma szkołę filmową, Łódź ma szkołę muzyczną, Łódź ma architekturę, Łódź ma szkołę plastyczną, Akademię Sztuk Pięknych, gdzie są również wydziały projektowania ubioru. To powoduje, że następuje pewien taki naturalny miks ludzki, a wiadomo, że nic tak świetnie nie wpływa na genetykę, jak miksowanie pewnych wpływów. Ja myślę, że ten styl jest przede wszystkim czytelny poprzez w jakiś sposób wyciskane piętno promotorów i profesorów. Oni są czytelni przez swoich podopiecznych. To się wyczuwa. Ja zauważam czasami, kto jest od, nie wiem, Małgosi Czudak na przykład. To widać. Ale to nie jest tak, żeby stworzyć jakąś własną szkołę. To nie jest Bauhaus. Trochę może nie budujmy tego aż w ten sposób. Natomiast na pewno nurt szkoły łódzkiej w jakiś sposób jest bardzo silny na tle całego projektowania ubioru w Polsce. Naznaczony Łodzią jest na pewno, bo Akademia Sztuk Pięknych wywiera na sobie piętno, uczy niesamowitej kreacji, możliwości, uczy, żeby nie rezygnować z możliwości, żeby dawać siebie wszystko, pomimo tych pierwszych, najtrudniejszych schodów, jakim jest otwarcie firmy, zdobywanie pieniędzy na materiały, na konstrukcję, wytrwałość, obowiązkowość, tu jest oczywiście najważniejsza. Aczkolwiek później okazuje się, że ci projektanci, którzy wypłynęli z Łodzi, są najbardziej dzielni, budują swoje firmy, zaznaczają swoje trendy i są czołowi. Czołowi są w swoich konkursach modowych na Fashion Philosophy, Fashion Week Poland, a także na wszelkich portalach i butikach, w których można dostać kolekcję i kupić. Są dzielni i odważni i to jest najważniejsze w nich tak naprawdę, bo pewna obowiązkowość, która wyszła ze szkoły, uczy ich systematyczności, uczy ich tego, że trzeba budować swoje portfolio długodystansowo, zaznaczać swoje cele, tak żeby odznaczyć swoje piętno w świecie mody. Znak firmowy, to są bardzo proste formy. Ostatnio przynajmniej tak. I ostatnio czytałam
całkiem sporo i to raczej dosyć krytycznie. Jeden z dziennikarzy odniósł się do szarości i do sympatii polskich kobiet do tego koloru, ale to jakby, no taka jest prawda, tak? Jeśli wisi wzór w sklepie, w butiku w czterech kolorach i pani przymierzy czerwony, zielony i fioletowy, to na koniec zapyta, czy nie ma szarego. Zawsze. Nie mam bladego pojęcia, skąd to się bierze. Wbrew temu, co sądzą ludzie, to jest jeden z najbardziej kolorowych kolorów. Ma tak wiele odcieni, ciepłych, zimnych i w tej skali od najjaśniejszego szarego do marengo, prawie czerni. To jest fantastyczna zabawa. Wydaje mi się, że jestem zwolennikiem takiej nonszalanckiej elegancji połączonej ze sportem i rzeczy niewymuszonych, takich, które nie powodują, że czysto w ramach jesteśmy osadzeni, czy w modzie wieczorowej, czy w modzie dziennej. Ja bardzo lubię mieszać ze sobą konwencje, zderzać je ze sobą i myślę, że to są moje ulubione tematy, które rozwiązuję w kolejnych kolekcjach. Polska czołówka projektantów, których można zazwyczaj spotkać na Fashion Philosophy Fashion Week Poland. Łukasz Jemioł, Joanna Kędziorek, na pewno Babrowski-Brzozowski, Natalia Jaroszewska, Nenuko, Monika Ptaszek, Aleksandra Kmiecik, Jacek Kłosiński. Wszyscy wypłynęli gdzieś na szersze wody, zaczynają otwierać własne autorskie butiki, przenoszą się do innych krajów, startują w wielu międzynarodowych konkursach i można ich spotkać na wiedeńskim Fashion Weeku, na lizbońskim Fashion Weeku i to wszystko gdzieś tam, sądzę, że buduje łódzki biznes, taki modowy. Bardzo wielu projektantów w ogóle dzisiaj działa w branży modowej, w profesjonalnych firmach. O tym się można głośno nie mówi, oni nie mają czasu na czerwone dywany i na tą stronę medialną swojej twórczości, ale to oni czasami są tymi autorami setek tysięcy projektów, które wchodzą do sklepów i które nosimy. Tu jest bardzo duża grupa ludzi, która wywozi się z tego okresu lat 90. i tworzy tak naprawdę dzisiaj te wielkie marki polskie. Ubranie ma służyć, tak? Ma pełnić rolę służebną. Tak? Poza tym, że ma funkcję jakby z racji tego, że ma ubierać, dostrzegając pory roku, to jeszcze ma służyć kobiecie. Tak? Ma być wygodne, komfortowe, miłe. Dała mi ogromne podwaliny, bo tutaj studiowałem, tu stawiałem pierwsze kroki, tu wygrywałem pierwsze bardzo ważne dla mnie konkursy. W ciągu roku często tu wracam. Dwa razy do roku pokazuję na Fashion Week Poland kolekcję Basic, a wcześniej pokazywałem po prostu kolekcję Premium, więc myślę, że Łódź to jest takie miasto, któremu bardzo wiele zawdzięczam. Natomiast no teraz dwoma nogami jestem w Warszawie, a jedną nogą już na zachodzie i powoduje to, że każda osoba, która gdzieś wykonuje czynnie swój zawód, marzy o tym, żeby się rozwijać. I tak jak Łódź była super startem, mam nadzieję, że dalej świat będzie kolejnym etapem. Gdzieś mam nadzieję, że projektanci, którzy wywodzą się z tej szkoły i gdzieś z Łodzi, dodają otuchy tym młodym talentom, że jednak ciężka praca spowoduje, że będą w tym miejscu, w jakim my jesteśmy. Ja uważam, że jestem cały czas na początku swojej drogi, że tak naprawdę pracuję parę lat, bardzo intensywnych, ale mam nadzieję nie skończyć tylko na Polsce, ale rozwijać się dalej. Polubiłam to miasto bardzo na studiach, później kończąc uczelnię niemalże w momencie, kiedy skończyłam studia, zaczęłam robić pierwsze filmy reklamowe. Razem w zacnym studiu produkcyjnym, czyli w Opus Filmie, no i po prostu zostałam w tym mieście, tak. Wczoraj był taki magiczny dzień w firmie, że zadzwoniły trzy prywatne klientki, znaczy trzy kobiety, które widziały albo na stronie internetowej, albo w jakimś sklepie sukienkę, której nie mogły kupić w sklepie, który był w butiku, który był najbliżej nich. I prosiła o podanie najbliższego ich miejsca zamieszkania, sklepu, w którym mogłyby przymierzyć i kupić tą sukienkę, bo widziały na koleżance, albo nie dostały swojego rozmiaru. I to jest dla mnie największy komplement. Owacje są niezwykle ważne, ale to są zadowoleni klienci, którzy wracają. Myślę, że to jest niezwykle
istotne w naszym zawodzie, bo my tak dużo pracujemy i robimy rzeczy po to, żeby ulica, ludzie, żeby w nich chodzili. Myślę, że to jest niezwykle istotne dla projektanta. Uznanie jego pracy poprzez to, że coraz więcej osób może kupować te ubrania. Joanna Kąciorek od lat tworzy swoje atelier, ubiera łódzkie, ale też ogólnopolskie klientki. Ma własną przestrzeń, własną filozofię i cieszy się ogromnym powodzeniem wśród klientek. Łukasz Jemioł, no spektakularne sukcesy. Dwie kolekcje, co wymaga siermiężnej pracy, niesamowitej obowiązkowości i sumienności. I no, z podziwem można gdzieś tam śledzić jego losy, bo kończąc Akademię Sztuk Pięknych, startował jeszcze w starych konkursach Krajowej Izby Mody. Piękna kolekcja Skandynawia sprzed 9 lat czy 10, a teraz tak naprawdę pretenduje do kolekcji handlowych, ale ubiera też indywidualne. Życie projektanta jest strasznie szybkie, mnóstwo rzeczy się dzieje nie wiem ile, naście, setek bądź tysięcy rzeczy już zaprojektowałem i trudno powiedzieć. Mam jakieś ulubione rzeczy, które mam w głowie, ale cały czas myślę, że projektant to jest taka osoba i taki zawód, żeby można było się rozwijać i cały czas gdzieś przeskakiwać siebie pod względem projektowym i myślę, że o to chodzi, nie można siadać na laurach. Kreuje, a także sponsoruje ten program. Cześć.